Do licha! Cześć. Do licha! Cześć. Tu? Licho lubi kakałko. Kulcórki? Maja, mama i Ola. A ja nie lubię kakałka. I kulcórki. Czyli małe licho, małe licho i małe licho. Maja, Ola coś jest jakaś oderwana dzisiaj. A dzisiaj tak to... Psik, a psik! Kulturki! Ola mówi o jakichś dziwnych rzeczach. Może zapytam ją dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że rozmawiamy, że ja opowiem wam o książce Małe Licho. A dokładnie, Małe Licho i Tajemnice Nieborządka, Małe Licho i Anioł z Kamienia, Małe Licho i Wakaty z Diabłem. Czyli aż 3 części. A jest czwarte jeszcze. Ale nie udało mi się, bo... Jeszcze czwartej Oli się nie udało przeczytać. Natomiast 3 części Małego Licha udało się i to wielokrotnie. A ja znam też niektóre momenty. Bardzo dobrze. Ale nie będziesz się wcinać w moich ulubionych. No, ale ja właśnie znam te twoje ulubione. Na początek, dziewczyny, powiedzcie, kto jest autorem tej książki. Autorem tej książki jest Marta Kisiel. Marta Kisiel. O, ktoś tu chyba lubi Kisiel. Ja? Ale wolę budyń. A ja wolę kisiel. A ja wolę pudding. A ja wolę bezy. A ja wolę pudding karmelowy. A ja wolę jeszcze karmel. A ja wolę jeszcze bezy karmelowe. Aha. No dobrze, wróćmy może do książki. Książka autorstwa, w zasadzie książki, aż 3. Autorstwa Marty Kisiel. A kto? O małym lichu. No to Ola już... Nie wywiniesz się, musisz nam powiedzieć, o co chodzi, co to za małe licho. Małe licho to jest taki mały, słodki anioła, który, jak już mówiłam, ciągle pije kakałko i płacze, kiedy nie ma kakałka i ciągle robi apsik, bo ma uczulenie na własne pierze. Na własne pierze z własnych skrzydeł? Tak. A to taki prawdziwy anioł. Tak. Ale tam jest jeszcze inny anioł, drugi anioł stróż, ale nie Bożka, tylko Konrada. Wójta. Najpierw przedstawię bohaterów. To jest Bożek, główny bohater. I potem jest Licho. I potem jest... Mój Konrad. Mam opowiedzieć ze wszystkich części, czy na razie opowiedzieć o tej pierwszej? Na razie o tej pierwszej. Wujek Konrad, wujaszek Turu, mama, Bożek, Licho, Satkiel... Maja, poczekaj. Maja, nie Satkiel. Nie, poczekaj, Maja, to w innej części. Jeszcze jest Crackers i Gucio. Opowiem teraz, kto kim jest. Wujek Konrad i wujaszek Turo to są wujkowie. Mama Bożka. Bożek to jest ten główny chłopiec. Licho to jest aniołek. Crackers i... Tak? Gucio? Tak. To oni są potworami, a Satkiel to jest też anioł stróż, ale on jest zupełnie inny niż Licho. Nie jest małym, pociesznym i słodkim aniołkiem, tylko takim, co wszystkim ciągle zwraca uwagę i dla niego to jest bardzo śmieszne. Jedna z najważniejszych rzeczy jest przeliczenie na osobę, ile papieru toaletowego trzeba kupić. To jest jego najważniejszy obowiązek i traktuje to poważniej niż wszystkie święta w trakcie roku. Naprawdę? No, bo wiecie, papier toaletowy ważna rzecz, prawda? No tak. Jak jest, to nikt go nie docenia. Ale jakby zabrakło? Ej, pamiętacie Bulka? Ta książkę o Bulku, no to tam ta mama Bulka i jego rodzina musieli podcierać się gazetami. No dokładnie. Także papier toaletowy jest bardzo ważny. Olu, opowiedz nam, co dalej. No i w tej pierwszej części on ma iść do szkoły, on dopiero poznaje świat. Ale kto? Ten Bożek, opowiadam teraz jego Bożek. Bożek jest ciekawy. Powiedz, kim jest Bożek. Bożek to... on ma tatę, który umarł. I mówią mu ciągle, że jego tata był dziwny. Tak samo, i on ma takie wielkie, lokowane włosy. No i jest taki... Że jak się, chłopcem, tak? Tak, i że jak się raz złości, no to już będzie się złościł przez cały czas. Okej, okay. Jest małym chłopcem, idzie do szkoły. Tak, i on w wieku Maji jest. Tak, i jeszcze chciałam powiedzieć, że tam jest jeszcze Puk.
Puk to jest tak jakby, no nie wiem, można powiedzieć, że żona wujka Konrada, ale nie dokładnie, bo to jest jakby ta nimfa drzewna i ona tylko na lato może tam, może się jakby z drzewa pojawiać. Bardzo ciekawe, coś mi się wydaje, że w tej książce się znowu magia przeplata. Tak, tak, tutaj jest. Z życiem. No bo jak wytłumaczyć, że u nich w domku mieszkają aniołki i potwory? O, i jeszcze widma. I to takie duchy i potwór pod łóżkiem. No właśnie, ten Gucio. I jeszcze różowe króliki. Niesamowite. O, i dżin. To myślę, że bardzo ciekawe życie musi mieć ten no dożek. I ja teraz te historie mają nowe. Ja chyba wolę takie normalne. I on poszedł do szkoły i on tam codziennie opowiadali o tym, że on tam codziennie marudził o różnych rzeczach. Maja, ale ja chciałabym to powiedzieć, że on w końcu miał takie najważniejsze ich wydarzenie. Pewnego dnia przyszedł i powiedział, że za tydzień, w poniedziałek chyba, coś tam, będzie u nich bal z okazji Halloween. I oni tam chcieli wybrać dla niego strój i w pewnym momencie było takie coś, ja bym bardzo chciała to zacytować. No dobra, ale mów. Tomek przybiera... Nie. Jak przebierają się twoi koledzy? Może chcesz się zainspirować któryś z nich? Tomek przebiera się ze Spidermana, powiedział Bożek. Więc Bartek też przebiera się ze Spidermana. Więc Michał, Kajtek i Witek też przebierają się ze Spidermana. Więc Karol i Franek? Tak, tak, rozumiemy. Oni też będą Spidermanami. Nie! Karol i Franek będą trupami. Jakimi znowu trupami? No, takimi, które robią fum, fum, tum, szturm, szturm, szturm trupami. Karol i Franek będą szturm trupami. Wiem. A ja nie chcę być ani Spidermanem, ani szturm trupem. I potem oni tam mówili i takie kolejne fajne rzeczy tam było. Oni mu tam dawali różne tam coś tam, jakieś tam rycerze i tego typu rzeczy różne ten. I w pewnym momencie było takie, naprawdę wyrośniętą marchewką? Bo oni mu proponowali różne stroje. A, że on się nie wiedział, w co się przebrać. No. I co w tej pierwszej części? Przypomnisz o jakim tytuł tej pierwszej części? Jak to się nazywa? O, Małe Licho i Tajemnica Niebożątka. I Tajemnica Niebożątka. Mnie jeszcze interesuje to niebożątko. Bo niebożątko to jest Bożek. Aha, to on był... Niebożątko. A, niebożątko, Bożek. Tak, a Bożek w ogóle skąd to imię? Nie wiem. Bożydar Antoni Jakiełek. No właśnie, Bożydar, tak? Taki skrót od Bożydara. O, a jeszcze jedna ostatnia rzecz. Nie będę się wcinać w ten, żebyście nie poznali całej historii, ale nie powiem, jak to się stało. Kiedy? Nie powiem, jak to się stało. Wujek Konrad spotkał się z tatą Bożka, który był widmem. No, pół widmem, pół blutem. To było takie coś. Maja, ja mogę to powiedzieć? Ty możesz powiedzieć, tam to wiesz. Tak wiem. No było takie coś. Sorry za ten wyciek, Kondziu. Ale wiesz, że... Czekaj, jak to było ten wiersz? Ale wiesz, że jak cię długo nie oglądam, czegoś mi brak, czegoś widzieć żądam i tęskniąc sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest... Słuchaj, baranie. Takie właśnie coś było tam. Tak, ale dzięki temu dowiedziałyście się, że istnieje taki wiersz, prawda? Tak, ale... To się nazywa niepewność. Ale nie fair, bo nie zmienili w tym wierszu tego, że jest słuchaj baranie. Nie, bo tam jest, czy to jest przyjaźń, czy to jest... Kochanie. No właśnie. I dziewczyny już zdążyły się zapoznać z tym wierszem. A to chyba tato, tak, Bożka? Tak, jest takim fanem poezji. No tak, i pewnie jeszcze taki, no, jak on tam recytował jakiś wiersz, no i Bożek go dokończył, no to on powiedział, moja krew. A tak to było, tata Bożka westchnął i powiedział, moja krew. I Bożek, bo wtedy Bożek powiedział, tato, czy możesz tak ciągle nie wzdychać? A to moja! Pamiętał ten wujek Konrad, bo tak wszystko wtedy krytykował, tak jak jego anioł. A, okej, okay. Czyli wujek Konrad był marudą. Tak, trochę. Chyba że było wtedy Puk, no to wtedy był weselony. Aha, no tak, bo jak się pojawiała jego żona. A powiedz Olu, co się w takim razie wydarzyło w drugiej części i o czym była druga część? W drugiej części było o tym, że oni tam mieli święta i tam... To jest takie bardzo, bardzo ważne wydarzenie, do którego chyba powinnam powiedzieć. Na święta
ten, bo ten Satkiel tylko stał, wszyscy się bawili, a ten Satkiel on się nazywał, a kto inny mówił na niego Satkiel? Kto? A w ogóle kto? Ale to z innej, ale to nie będę w szczegóły, bo to jest taka, takie, warto przeczytać samemu, warto przesłuchać samemu. No i ten Satkiel ciągle stał przy ścianie w rogu i nie chciał się do nikogo powiedzieć i wtedy Bożek do niego przyszedł i dał mu prezent, a on powiedział, że nie chce tego prezentu i że nie potrzebuje tego prezentu i Bożkowi było bardzo przykro. I wtedy wszyscy kazali mu przepraszać. Mhm. Bo ten Bożek się starał nad prezentem dla tego Satkiela, on powiedział, że tego w ogóle nie potrzebuje i że wcale tego nie chciał. A co to jest? Tamto to akurat była taka komódka, którą on dla niego zrobił, bo on potrzebował tam już na przykład papierków z zapiskami z papieru toaletowego. Mhm. Czyli dał mu prezent, a on powiedział mu, że ten prezent nie bardzo mu pasuje. Co się w ogóle wydarzyło w tej części? No i tam... O! To jest kolejna taka osoba, nie powiem, kim ona jest naprawdę, ale jadą do cioci Ody, którą jeszcze prawie nigdy nie widzieli. I zapomniałam wspomnieć o takim miejscu, który był też w pierwszej części. By najpierw ten wujek Konrad dostał w posiadłości taką mały drewniany domek Lichotka, się nazywało od Licha. I z nim dostał wszystkich mieszkańców. Tam był chyba sad, tam było Licho, chyba tak. Ale to chyba nie byli realni mieszkańcy, ludzie, to nie byli. Nie, to było licho, Kraker z Gucio i niektórych okay. Zatkiel. Oni tam mieszkali. Nie, on nie. Satkiel nie. Okej, okay. Czyli w tym po prostu mieszkały dziwne stwory w tym domku. Tak, i oni pojechali do cioci Ody i naprawdę ta ciocia Oda mieszkała w takim miejscu, bo wtedy tam ta lichotka się spaliła i dlatego oni uciekli do tego domu, teraz wujka Konrada. I na tamtym miejscu wybudowano nową posiadłość, która była teraz tym domem cioci Ody. I on tak poczuł jakiś zapach w tamtym i poszedł zapach licha. Jak przyjechał tam, więc mu od razu było miło, bo poczuł zapach licha. Okej. Okay. Jaki tytuł miała druga część? I Anioł z kamienia. I jeszcze chcę powiedzieć, dlaczego oni wyjechali na ferie zimowe. Wydaje mi się, że to było dlatego, że u nich... Było chyba trzy przypadki ospy wietrznej i to było bardzo zarażliwe, więc jego Gucia i Satkiela jakby mama ich zawiozła tam, bo wujek Konrad, Krakers i Licho. Zachorowali? Tak. Wietrzną ospę. A wiecie, co to jest wietrzna ospa? Jakie ma objawy? Że ma takie, że się pojawia gdzieś takie chrostki. Znaczek. Chrostki, takie czerwone kropki, prawda? Jest to bardzo zaraźliwa choroba. Można się łatwo zarazić. Ja pamiętam z dzieciństwa, że chorowałam. Może mieć wszędzie znaki. Teraz wszędzie już jest szczepionka, prawda? Na tą my chorobę. Jesteśmy na pewno zaszczepione, bo tata nas na pewno zaszczepił. tata was zaszczepił. Tata nas na wszystko, co się tylko da. Tak, ale... Na koronawirusa to też by nas zaszczepił. Wendy. No pewnie tak, chętnie tak. Ale właśnie te kropki, krostki się pojawiają na całym ciele, ma się gorączkę. I dzieci bardzo często na to chorują. Nie tylko dzieci. Chorowały. Jeszcze aniołki. Ja też zachorowałam, pamiętam. Chorowałam na wieczną ospę i to było takie straszne, bo to tak strasznie swędziało po prostu całe ciało. I miałam nawet w buzi krostki i nie mogłam jeść. I to było takie straszne. I później się mój tato ode mnie zaraził też i też chorował. I on to jeszcze gorzej przechodził niż ja. I jeszcze małe anioły stróże mogą mieć. No mogą. A jak to zaszczepić anioła? Jeszcze duży kraker, ten wielki potwór, który się u nich kuchnią zajmował. No właśnie. Ale ten kraker, to oni mieli dobre rzeczy w kuchni, bo ten kraker nie miał dwóch rąk. Miał przynajmniej 8, chyba że 12. To był taki pomocnik. A powiesz, Olu, dlaczego tam był anioł z kamienia? A, bo chodziło od tego Satkiela. Okej. Czyli kolejna część z przygodami, tym razem taka trochę wyjazdowa i zimowa, w zimowej scenerii. Tak, bo tam był on przyjechał do tej cioci Ody na ferię zimową. Dokładnie. Fajne. I jeszcze teraz powiedzieć o trzeciej części. No właśnie.
No to on trzecią część też spędza u cioci Ody. Bo przyjeżdża teraz na lato. A, wakacje. Tym razem wakacje. A teraz już mówię. A przyjeżdża. Bo już wtedy nie przyjeżdża Satkiel, tylko przyjeżdża on i Licho. I wtedy tam. Też chciałam powiedzieć, że w szkole to on miał tam kolegę i takiego wroga, tak jakby. To był Tomek i Witek. Jak mówiłam o tamtym Tomku i Witku. Ten Witek to był taki, który był zawsze dla niego niemiły na lekcjach i był dla niego bardzo niemiły. A Tomek to był jego najlepszy kolega. A oni też pojechali do cioci Ody. Ten Tomek z nim pojechał? Czy nie, tylko on z Lichem. A, on z Lichem. Bo Tomek już do nich nie przychodził, jakby od wtedy, kiedy się zaraził ósmą wieczną od Licha. I oni przyjechali na wakacje, bo dorośli mieli tam zrobić remont u nich w domu. No to takie bardzo po polsku, powiem wam. Jak jest urlop, to co się w Polsce robi najczęściej? Remonty mieszkania. I ja pamiętam też z dzieciństwa takie sytuacje, kiedy my na przykład z mamą gdzieś jechaliśmy, wyjeżdżaliśmy na wakacje, a tato zostawał w domu, bo robił remont. O, a dobre było jeszcze w tej części to, że oni zanim pojechali do cioci Ody, to oni sobie tam zrobili takie ognisko i tam też ten dostał rower, ale przed tym było takie coś, że to Licho powiedziało Buszkowi, ale ja też chcę przeżyć prawdziwą przygodę, bo on już miał takie dwie, o których nie mówiłam w ostatnich częściach, bo one były pod sam koniec. No i on powiedział, będziemy mogli zrobić, żeby Licha pocieszyć, możemy zrobić taką przygodę w ogrodzie. Będzie ognisko, będziemy zwiedzać i będą pieczone ziemniaczki. Ale pieczone ziemniaczki z masełkiem? Upewniło się Licho. No tak, pamiętam, że Licho lubiło ziemniaczki z masełkiem. Musiało być masełko. Bo uważało, że ziemniaczki bez masełka to takie coś jak truskawki bez śmietany i cukru. No, to chyba prawda, prawda? Że tak, truskawki bez śmietanki to nie bardzo, co? Mogą być. Ale lepsze ze śmietanką. A ziemniaki bez masełka? Mogą być. Też mogą być. Ale Licho nie lubiło. Więc... I Crackers też zrobił taki huk na cały dom, że tak, że zgadza się z Lichem. I że nie może być ziemniaczków bez masełka. Takie ziemniaczki z ogniska, tak? I że Crackers na pewno nie dopuści, żeby były ziemniaczki bez masełka. No a Crackers, a mi się kojarzy ten Crackers. Mi się kojarzy z ciastkiem. Nie, no że nie! Że nie Crackers. Mi się kojarzy Crackers z takim chipsem trójkątnym. Z naczosem. No właśnie z naczosem, no i tam mnóstwo on ma rąk, no i tam dwie nóżki takie czarne i te ręce też takie czarne. No i takie ma dwa malutkie oczy, taką buzię małą, a taki nos taki też mały. No i on tak chodzi i... Maja, tak na pewno nie wygląda Crackers. A Maja się tak kojarzy z naczosem. A przypomnisz, Alu, jaki był trzeci tytuł? Trzeciej części? I lato z diabłem, bo wtedy on się spotyka z tym Witkiem i on ma z nim spędzić jeden tydzień. O, no to ciężko chyba no było, co? No to słabo. No chyba musiał, to było dla niego duże wyzwanie, żeby spędzić tydzień z kimś, kto nie do końca go lubi, ale i on też nie do końca go lubi, prawda? Oni na ciebie prawie ciągle krzyczeli. No właśnie, to było wyzwanie. No, ale nie powiemy, jak się zakończyła ich relacja. Kto jest waszym ulubionym bohaterem? Moim ulubionym bohaterem jest Zatkiel. Zatkiel? Satkiel. Nie, na początku był Satkiel, potem był Zatkiel, a potem był Pupek. Bo Pupek z Zatkiem się kojarzy. No trochę tak, mnie również. A moim ulubionym bohaterem jest... Już nie, moim ulubionym bohaterem jest ten, nie, moim ulubionym w ogóle tymi kawałkami jest, kiedy on się spotyka z tym tatą, ten Bożek, bo wtedy oni ciągle rymują wiersze przez cały czas. A moim ulubionym normalnie bohaterem jest Licho. A moim takim drugim jest ulubionym Kądziu. Kądziu? Czyli wujek Konrad. Też! Nie, mam trzech ulubionych bohaterów. Zatkiela, tego jego pana. Jedno tego Konrada, no i jego żonę. Tamtą Puk.
puk, puk, bo ona nie chciała w końcu pojechać, bo ona miała pojechać z tym wujkiem Konradem tam, zawsze jeździła z nim na wakacje letnie właśnie do tej cioci Ody, na, pod namiot, ale, nie, ale tym razem nie pojechała, tylko bo wujek Konrad miał robić remont i ona miała sama pojechać, a ona miała zostać, bo wujaszek Tulu jej powiedział, że jakiś ohydny robal będzie niszczył u nich drzewka. Chyba zrobił to specjalnie, bo to musiała raczej pilnować. Nie była prawda. Musiała pilnować swojego domu, co? Musiała bardzo pilnować, żeby żadna zaraza się nie wtargła do ich ogródku. Oczywiście. A powiedz, Olu, w takim razie, komu polecasz tę książkę? Dzieciom od 5 do może nawet 10 lat. Ja bardzo ją dalej lubię, chociaż mam 9. Prawda? Jest to książka, która jest bardzo uniwersalna, można ja powiedzieć w przekazie. Ona jest taka malutka, kiedy siedzi. I w przygodach. A kiedy stoi, jest taka. Myślę, że to jest to książka, którą można polecić. Myślę, że jest to książka bardzo uniwersalna, książka, którą można polecić nawet dorosłym. Tak naprawdę dzieciom w każdym wieku i każdy znajdzie w niej coś dla siebie. I dorosłym w każdym wieku. I jeszcze powiedz nam na zakończenie, Olu, co się Tobie najbardziej w niej podobało? Ale w tych trzech. Mhm. A, no to mi się najbardziej podobały te śmieszne kawałki. Mhm. Śmieszne kawałki, czyli to, że książka jest zabawna, jest dużo takiego humoru, tak zwanego sytuacyjnego. Tomek przebiera się za Spidermana. Tak, dużo jest takich śmiesznych dialogów, śmiesznych historyjek. Bardzo ciekawi bohaterowie. Tacy właśnie z pogranicza świata realnego i takiego magicznego. Także dzięki temu też można trochę taki wkroczyć w taki drugi wymiar. Kondziu, jak się tego nie oglądam, czegoś mi brak. Kogoś widzieć żądam. I tęsknię sobie, zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest słuchaj kochanie. Słuchaj kochanie. Baranie. I baranie. Baranie lepiej. Baranie i lepiej jest kochanie. Kochanie jest lepiej? No, bo wtedy tak ładniej brzmi. Nie, baranie ładniej. My sobie nawet tej piosenki posłuchałyśmy, prawda? Nie. Marka Grochut. A, i nie tylko polecamy w tym odcinku tą książkę, ale jeszcze tę piosenkę. Tak, oczywiście. Piosenki Marka Grochucy też polecamy Wam. Można sobie posłuchać, żeby się w ten poetycki nastrój wdrożyć po trochę. A teraz... Bardzo długi odcinek nam wyszedł, zatem powiemy Wam już... Ponad 30? Nie, ponad 20 minut. Ale no, to były jednak trzy części, prawda? No. Nie jedna książka, a aż trzy. I Ola się mocno rozgadała. Dobra, dlatego to powiemy sobie. Polecamy Wam jeszcze raz książki o małym lichu. I piosenki. My ruszamy do czytania czwartej części Małego Licha, żeby jeszcze z nią do Was wrócić. Pa, pa. Pa, pa.